Cześć dzieciak! Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najbardziej znanych dinozaurów, brontozaurze, czyli grzmotowym jaszczurze, albo jaszczurze grzmotów. Najwcześniej odkrytych dinozaurów. Jego kości odnaleziono 140 lat temu, to prawie półtora wieku temu. Jako jeden z najwcześniej też odkrytych stał się najbardziej znanym dinozaurem. Wręcz dinozaurem symbolicznym. Jako taki jest często spotykany w zabawkach, w książkach dla dzieci. Nakręcono o nim wiele filmów animowanych i wystąpił w wielu. A także wystąpił w filmach fabularnych. Jeśli jakiś film opowiada o dinozaurach, jest duża szansa, że wystąpił tam właśnie brontozaur. Z brontozaurem był jeszcze jeden problem, który sprawia, że czasem myślę o nim jako o plutonie wśród dinozaurów. Mianowicie, kiedy odkryto kości brontozaura, nie znaleziono jego czaszki. No ale nie można tak pokazać szkieletu ludziom i zainteresować innych dinozaurami, mając jakby szkielet bez najważniejszej rzeczy, głowy, prawda? Dlatego brontozaurowi wtedy przyczepiono czaszkę apatozaura, który był do niego bardzo podobny, czy też czaszkę kamazaura. Ale wtedy naukowcy sobie pomyśleli, a może to nie jest brontozaur, może to tylko tak wyglądający apatozaur. Zrobiło się duże zamieszanie z tym brontozaurem. I w końcu dużo naukowców stwierdziło, że nie istniał taki dinozaur jak brontozaur, tylko to były po prostu takie kości innych dinozaurów albo kości apatozaura. I brontozaur przestał przez chwilę, tak jak Pluton przestał być planetą, brontozaur przestał być gatunkiem dinozaura. Ale ludzie o nim dalej pamiętali. Dalej mówiło się brontozaur, dalej występował w filmach, w książkach. Aż w końcu, i to całkiem niedawno, to jakieś chyba 5 lat temu, brontozaur wrócił do nas jako dinozaur. Naukowcy stwierdzili, że jednak jest oddzielnym gatunkiem dinozaura i nie jest to po prostu jakiś apatozaur czy kamazozaur, tylko jest to gatunek dinozaura brontozaur. Patrząc na brontozaura, rzecz, na którą ja zawsze bardzo zwracam uwagę, to są jego bardzo silne, bardzo grube nogi. Naukowcy przez długi czas zastanawiali się właśnie, czy ten dinozaur mógł tak po prostu chodzić na tych nogach. Mimo że spójrzcie, jak one były wielkie w porównaniu z człowiekiem, wielu naukowców doszło do wniosków, że brontozaur był takim dinozaurem, który większość życia spędzał w rzekach albo w jeziorach, dlatego że było mu tam po prostu lżej. Ale najnowsze badania mówią, że jednak brontozaur był dinozaurem, który w całości, a raczej przez cały czas, poruszał się na lądzie. Brontozaur jest dinozaurem roślinożernym. Wiemy to właśnie po jego budowie i po jego zębach. Uważa się, że brontozaur jadł liście z wysokich drzew. Dzięki temu właśnie robił to dzięki swojej bardzo długiej szyi, która pomagała mu do nich sięgać. Dlatego, że był roślinożerny i że wyobrażamy go sobie właśnie jako takiego sympatycznego dinozaura, który przez swoją roślinożerność raczej nie robił krzywdy innym dinozaurom, prawdopodobnie trafił do tak wielu filmów i do dzisiaj jest tak popularnym dinozaurem. I pamiętajcie, że był taki gatunek dinozaura jak brontozaur.
Trzymajcie się i do następnego spotkania. Cześć!